Witam, Tomasz Róblewski. Wolność w remoncie będzie dziś o paradoksie szwedzkiego socjalizmu. Jak jedna z najbardziej rynkowych gospodarek świata stała się wzorem dla skrajnej lewicy. Ja tutaj mam dzisiaj specjalnie koszulkę, co prawda z Islandii, ale też trochę Skandynawia. Mm. Odwoływanie się do szwedzkiego socjalizmu osiągnęło poziom globalnej plagi. Od Wenezueli przez Boliwię, Francję po Polskę, słyszę, że skoro Szwecji, Skandynawii się udało, to i nam też może się ich udać. A nie co takiego ma nam się udać, bo to, co udało się w Szwecji, to w żadnym wypadku nie jest socjalizmem. Ani socjalizmem w rozumieniu francuskiego protekcjonizmu, ani polskiej patrionacjonalizacji, boliwijskiego narkokomunizmu czy rasistowskiego komunizmu w Republice Afryki Południowej. Szwecja, ani żadne z państw skandynawskich nie przypomina tych kolejnych emanacji lewicowych czy etatystycznych systemów. Jeżeli osiągnęła jakikolwiek sukces, osiągnęła dobrobyt, to właśnie dzięki temu, że nie jest socjalizmem, a nie że jest. Szwecja, Dania to są rynkowe demokracje, które zdecydowały się na wysokie podatki dla sfinansowania wysokiej jakości świadczeń społecznych, służby zdrowia, szkolnictwa czy pośrednictwa pracy. Wszystko to, co lewicowe i lewicujące rządy określają sobie jako socjalizm, w państwach skandynawskich po prostu nie istnieje. Nie istnieje ręczne zarządzanie przez polityków majątkiem należącym do państwa, nie ma czegoś takiego jak nacjonalizacja, polonizacja, wywłaszczanie, opresyjne regulacje czy manipulowanie rynkiem pracy. Szwedzi mają zawrotnie wysokie podatki, to jest zgoda i to nie musi się naprawdę nikomu podobać. Jeżeli wszystko sumować, to podatki są wysokie, kwota wolna od podatku jest niska, co prawda wyższa nie, nieco od Polski, ale niska, a pierwszy próg to jest 32% podatku, drugi próg podatkowy to po obniżce jeszcze w Szwecji 54%, przy czym warto pamiętać, że Gros, większość podatków nie idzie do skarbu państwa, tylko wprost do kasy gminy. W Danii podatek państwowy to zaledwie 3,76%. Najwyższa stawka wynosi 15%. Ale reszta pieniędzy idzie do lokalnego budżetu. Przypomnę, że podatki lokalne w Polsce to jest zaledwie 40% wszystkich podatków. Zresztą to nie wszystkich. Za to państwo tutaj w Polsce ściąga coraz więcej, coraz więcej dodatkowych, rozmaitych dań. To oznacza, że nasze pieniądze w Polsce wydaje urzędnik czy polityk, który żyje gdzieś tam w swoim biurokratycznym świecie idei, pomysłów, i zamiast odpowiadać na konkretne potrzeby ludzi, którzy płacą te podatki, odpowiada na potrzeby swojej na przykład partii politycznej. Szwedzi u siebie mówią o tak zwanym Efekcie piątkowego piwa przysłowiowego skarbnika Bjorna. Bjorn to ich kowalski odpowiedzialny za gminne pieniądze. Musi je wydawać z głową i sprawiedliwie, ponieważ wszyscy wiedzą, w którym barze Bjorn w piątki wieczorem pija swoje tradycyjne piwo. No i on też wie, że oni wiedzą. Jeżeli chce je dopić spokoju, to musi liczyć się z tym, czego chcą sąsiedzi, jak chcą, żeby były sprawiedliwie wydawane. Te pieniądze, a nie tylko członkowie jego partii. W Polsce nikt nie ma wstępu do barów, w którym piwo pije premier, czy nawet jego skarbnik, i efekty są właśnie takie, jakie są. Od lat nieprzejrzyste, pogmatwane wydatki i bardzo nieprzyjazne, wrogie obywatelowi. Podatki. Politycy w Polsce mogą wprowadzić ustawę apteka dla aptekarza, nie martwią się tym, że jego sąsiad z żoną stracą swoją aptekę w okolicy. Politycy, w imię osobistych przekonań, nie licząc się ze zdaniem właścicieli sklepów, mogą na przykład zakazać handlu w niedzielę. W przeciwieństwie do państw eksperymentujących z socjalizmem, Dania, Norwegia umożliwiają prywatnym firmom prowadzenie publicznych szpitali. Coś od czego Polska właśnie odchodzi, nie tylko ograniczając rozwój prywatnej medycyny, ale nawet prywatnego ratownictwa medycznego, które właśnie sobie nacjonalizujemy. Szwedzkie rodziny mogą z pieniędzy publicznych tworzyć prywatne szkoły. Rodzice mogą dowolnie korzystać z bonów oświatowych. W rzekowym skandynawskim socjalizmie nikomu nie przeszkadza, że bony idą na finansowanie prywatnej firmy prowadzącej szkoły dla zysku. Każdy może założyć szkołę. Korporacje, miasta, organizacje, charytatywne związki wyznaniowe, nauczyciela, nawet bank może mieć swoją szkołę. W tym skandynawskim niby socjalizmie szkoły rywalizują u uczniów, a nauczyciele są oceniani w zależności od wyników dzieci, odpowiednio nagradzani na, za swoje sukcesy, a nie według tabel Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ciężko to sobie wyobrazić, ale żadna neomarksistowska organizacja nie zwołuje w Szwecji konferencji, że to prywatna firma zwolniła dyrektora, bo ebida była za nisko. Skoro edukacja dzieci ma być najważniejsza, to niech pieniądz o tym decyduje, niech idzie do najlepszej szkoły. Chcecie Państwo takiego socjalizmu? Zapraszam. Mało kto wie, że szwedzki system edukacyjny jest niemal żywcem przeniesiony z projektu idealnej szkoły Miltona Friedman, Friedmana, jego sławnego eseju z 1955 roku, Rola rządu w edukacji. Zapatrzeni w socjalistycznej DFX politycy aspirujący do skandynawskiego dobrobytu będą zaskoczeni, że Szwecja na przykład nie posiada czegoś takiego jak płaca minimalna. To rynek i społeczne konsultacje zakładowe decydują o minimalnych stawkach. Nikt niczego nie narzuca odgórnie. Większość środków produkcji w krajach skandynawskich jest w rękach prywatnych. Ciekawe? Oczywiście jest coś takiego jak państwowe spółki, czy raczej skandynawskie państwowe holdingi, gdzie państwo jest właścicielem koncernów, firm energetycznych czy części infrastruktury, ale system wyłaniania prezesów został już tak pomyślany, żeby żadna partia, żaden urzędnik nie miał możliwości. Wpływania na obsadę kierownictwa. Swoją drogą zabawne, że pod koniec rządów Tuska w Polsce też pojawił się projekt stworzenia systemu obsadzania prezesów w takim norweskim modelu, ale nie kto inny, jak obecny szef Platformy Obywatelskiej, storpedował pomysł jako odbierający szansę politykom na odpowiednie zarządzanie. Firmami spółek Skarbu Państwa. Dni szwedzkiej świetności tak naprawdę to przypadają na okres jeszcze połowy XIX wieku. W latach 1870-1950 Szwecja miała najwyższy wzrost gospodarczy na głowę mieszkańca na całym świecie. Dopiero później, w latach 60. XX wieku, lewica zaczęła eksperymentować z ideami sprawiedliwości społecznej i tymi socjalistycznymi metodami redystrybucji bogactwa. Czyli nie mniej, nie więcej zaczęła karać. Ludzi przedsiębiorczych za to, że zarabiają więcej od przeciętnej. To jest zresztą, przypomnę, pomysł, który obecnie nasz rząd chce adoptować pod hasłem podatku solidarnościowego. Nie on jeden zresztą, co róż kolejne państwa wpadają w tę samą pułapkę Excela, to znaczy, że ekonomiści siadają, liczą, liczą, kreślą i wychodzi im, że jak więcej zabiorą najbogatszym, to wszyscy będą mieli więcej. Potem życie oczywiście boleśnie to weryfikuje i nie inaczej było w Szwecji. Tu eksperyment dość szybko zahamował bogacenie się Szwedów, nie tylko najbogatszych, ale w zasadzie także klasy średniej. Sławna ta y, klasa średnia w Szwecji po prostu stanęła w miejscu, w pewnym momencie, przestała się rozwijać. Proces pod, postępował dynamicznie i w początku lat 90. kraj zaczynał rzeczywiście już osiadać. Szwecja więcej bogactwa rozdawała niż tworzyła. Pamiętacie Państwo, taką głośną historię, jak to zespół Aba wyprowadzał się z Szwecji, bo Podatki zżerały cały ich zarobek? No, to ale nie byli jedyni. Okazało się, że większość najbogatszych rodzin, najzdolniejsi pracownicy również uciekali z pieniędzmi e, za granicę. E, w 1994 roku Szwedzi poszli jednak po rozum do głowy. Pojęli starą prawdę, że żaden naród w historii świata nie wzbogacił się podnosząc podatki. Natomiast wiele narodów doprowadziło się podatkami do ruiny. I Szwecja tutaj do tej ruiny była na całkiem niezłej drodze. Program naprawczy zrywający ze wszystkimi socjalistycznymi wariactwami, deregulujący wszystko od taksówek, usług lotniczych, kolei, elektryczności, telekomunikacje, podatki, bo oczywiście wspomniane już szkoły, dość szybko program zaczął przynosić owoce. Im szybciej Szwedzi się bogacili, tym więcej dyktatorów na świecie zaczęło mówić: A w takim razie, my też chcemy szwedzkiego socjalizmu. Szwecja odchodząc od klasyki socjalistycznych regulacji i etatyzmu stopniowo awansowała w światowych rankingach wolności gospodarczych osiągając w 2018 roku 15 miejsce na świecie Dania 12 Stany Zjednoczone dla porównania są na 18 miejscu a Polska Polska od już kilku lat zastygła na 40 piątym miejscu. Ważniejsze od rankingów jest jednak to, że Szwecja znowu wróciła na ścieżkę wzrostu gospodarczego, bogacenia się i twardej rywalizacji z najszybciej rozwijającymi się państwami świata. Ta niezwykle hojna polityka socjalna, wysokie zasiłki dla bezrobotnych, 16-miesięczny urlop rodzicielski, wydłużone wakacje również dla osób prowadzących działalność gospodarczą wszystko to oczywiście może oburzać zwolenników klasycznego wolnego rynku i powinno. Ale jak zaczniemy wczytywać się w drobny druk, to zobaczymy, że na przykład duński przedsiębiorca z godziny na godzinę bez żadnych wyjaśnień może zwolnić swojego pracownika. Daje mu to ogromną elastyczność i możliwość konkurowania. Pracownik, to jest w Skandynawia, nie zostaje oczywiście na bruku, dostaje wysoki zasiłek, ale uwaga, jednocześnie jest pod ogromną presją urzędu pracy, który każdą kolejną wypłatę uzależnia od tego jak Pracownik szuka zatrudnienia. W rezultacie średnia pozostawania na bezrobociu jest poniżej dwóch miesięcy w Danii. Szwedzi również powoli odchodzą od niektórych socjalnych zapisów, ograniczając np. wypłaty socjalu dla samotnych matek, dla imigrantów. Jeżeli kobieta nie wskaże ojca, który powinien płacić alimenty, może stracić dopłaty państwa. Nadmierne świadczenia macierzyńskie, tak stwierdzili eksperci, powodowały w Szwecji, że kobiety nie awansowały. Pracodawcy bali się dawać im odpowiedzialne stanowiska. W związku z tym rząd stopniowo ogranicza bezwarunkowo np. pełnopłatne urlopy. Hojny system socjalny i powszechna opieka zdrowotna to nie to samo jeszcze co socjalizm. Rozmaici uzurpatorzy troski społecznej, od Moralesa pod Jeremiego Corbina w Wielkiej Brytanii, mylą socjalizm z socjaldemokracją. Systemem, w którym społeczeństwo decyduje się świadomie wspierać dobrobyt społeczny wysokimi podatkami przy zachowaniu wszystkich rynkowych mechanizmów i trzymaniu państwa z dala od gospodarki. To prawda, że Dania jest najszczęśliwszym państwem na świecie. To prawda, że Duńczycy nie tylko więcej zarabiają od Amerykanów, ale mają na przykład lepsze ubezpieczenia zdrowotne. Poziom nędzy w Danii należy do najmniejszych na świecie. Wszystko to prawda, ale nie zawdzięcza tego socjalizmowi i wysokim podatkom. Osiągają to mimo wysokich podatków dzięki ogromnej elastyczności biurokracji, jednemu z najbardziej Przyjaznych systemów podatkowych, wysokich, ale jasnych i przejrzystych. Dania, na przykład, pod tym względem jest na ósmym miejscu na świecie. Polska, 51. miejsce. Kraje skandynawskie należą też do najwyżej zglobalizowanych gospodarek świata. Nie ma tam nic typowego dla socjalistów protekcjonizmu, interwencjonizmu i antyglobalizmu. Socjaliści czasem pod pozorem obrony rodzimego przemysłu, czasem jakiejś ideologii, zwykli działać na przekór swoim własnym przedsiębiorcom. Znamy to zresztą z kraju. Kraje skandynawskie starają się wychodzić im naprzeciw, ale też bardzo pilnują szeroko otwartych granic w handlu z innymi. Są twardymi obrońcami wolności rynkowych. Państwo za każdym razem opiera się pokosom interwencjonizmu nawet wtedy, kiedy stawką jest na przykład przetrwanie rodzimej znanej firmy czy marki wygrywa zawsze rynek. Politycy kochają gawędzić się o budowaniu nowoczesnej gospodarki. Znacie to państwo z gazet. Innowacja, gospodarka G4, G5, ale to nie Polska. To Dania i Szwecja należą do czołówki państw z największą liczbą firm innowacyjnych w farmacji, elektronice, komunikacji. Nie dlatego, że państwo pompuje pieniądze w państwowe inwestycje zapewniające o swojej innowacyjności, ale dlatego, że tworzą system, gdzie prywatne spółki chcą inwestować, nawet podejmując ryzyko bez dopłat. Jeżeli kraje skandynawskie są dowodem na cokolwiek, to tylko na to, że socjalizm nie działa. Większość z nich spróbowała o socjalizmu i szybko zawróciła z tej drogi. Socjalizm nie sprawdził się w Szwecji, tak jak nie sprawdził się w Danii, Rosji, Wenezueli, nie sprawdzi się w Polsce, nie sprawdzi się nawet na Marsie. Jeżeli ktoś chce naśladować szwedzki wzór udanego socjalizmu, to albo jest kłamcą, albo ignorantem, a najpewniej jednym i drugim. Ale jak ktoś dalej będzie się upierał przy Szwecji, to zachęcajcie go z całego serca. Tak, odbudujmy kapitalizm tak, jak to się udało w Skandynawii. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w remoncie na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute a wersję audio w podcastach iTunes.